Siemoczko, jestem KVX, a to jest kolejny odcinek Ćwiczki z LHL. Tym razem lecimy sobie ekonomicznie. Tylko nie chcę z tym zaczynać, tylko zacznę sobie z nawialną podką, bo gramy na Yasuo, nam idzie. I ogólnie wracamy z odcinkami, mam nadzieję, że uda mi się wrócić z odcinkami codziennie. Przepraszam, że była taka przerwa, ale na przykład wczoraj w sobotę wypadła mi pewna sprawa i nie mogłem być w domu. Nie było, dlatego nie było live'a, aczkolwiek dzisiaj zapraszam was na godzinę 13. Będziemy sobie grać jakieś rankedy na łeście. Udało mi się w ogóle wczoraj wieczorem, bo o drugiej w nocy wróciłem do domu i zagrałem sobie, nie, wróciłem o północy i zagrałem chyba sobie tam 3 bądź 4 rankedy, bo mi się chciało spać i sobie wygrałem wszystkie, więc jest naprawdę spoko. Mam 173 punkty albo 7 punktów, 183 albo 177 punktów w masterze. Ale dobra, przechodźmy do gry. Gramy na Yasuo Namidzie, który gra z Warlordem, co jest dosyć dziwne moim zdaniem, bo Yasuo Namidzie ogólnie powinien grać z Fervorem. Ogólnie on zaczyna blue buff i chciałbym mu jakoś tam pomóc. Możecie zostawić łapkę w górę, oczywiście, jeśli się spodoba. Zostawić suba, że sobie na mierząco. I lecimy. Ogólnie wydaje mi się, że jestem w stanie zaorać tego Yasuo na początkowej fazie gry. Dawno nie grałem, naprawdę, dawno nie grałem Echo. I zobaczymy, jak zagra nasz pan Yasuo. Jeszcze jedna autotaczka. Ładnie. Pioruny plus moja pasywka. Straszny damage. Ogólnie gram z piorunami, ponieważ no pioruny są chyba najlepszą masterką na Echo, jeżeli chodzi o lane'owanie. Ogólnie teraz chciałem poczekać na drugi level. Ja na drugi level mogę wbić, rzucam Q, zaraz po moim Q rzucam E i mogę fajne combo w takiego Yasuo wywalić. Mam 3 potiony tak jakby, więc wróć nie boję. Będę moim Q starał się zbijać mu tą pasywkę, żeby jakoś długo nie mógł absorbować mój damage. Bo jeżeli będę chciał w niego wbić, to żebym miał możliwość wbicia. Zobaczymy, jak ten Yasuo zagra. Nie, chyba uciekam po prostu. Martwy. Warlord mu dał movement speed. Szczerze nie spodziewałem się, czekajcie, czy on mi dał Ignite'a? On mi Ignite'a chyba jeszcze nie dał. O kurde, to nie fajnie. Tak częściej wydaje mi się, że wrócimy do tej gry. Wiem, że Yasuo nie ma flesza. Czy użył Ignite'a? Nie wydaje mi się. Ogólnie niepotrzebnie. Jak ja to kocham. Dlaczego się wywaliłeś? Masz 0-1. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego wyjebkę? Ja mainuję Echo, ja jestem lepszy. Jest piękny po prostu. Ale spokojnie się nie przejmuję tym, że się wywaliłem, bo wiem, że będę w stanie po prostu wrócić do tej gry. Ogólnie jakoś trochę średnio lasituje pod turetem. Idę. Oj typie. Mamy go. Tylko się nie wywal, dziękuję bardzo, ładnie. Szczerze nie widziałem tego. Dobrze, że mnie spingował. Gdyby mnie spingował, to on by się wywalił, bym jeszcze nie zabił. Chcę teraz jak najszybciej przepuszczać mojego lane'a, ponieważ on straci te wszystkie creepki. A jak straci wszystkie creepy, to będę ja do przodu. Dlatego użyję sobie potiona, bo tak trzeba się potem wave będę cofał. I rzucam sobie po prostu Q i staram się jak najszybciej wziąć te creepy, żeby się po prostu rozbiło jego turę, bo strasznie duży wave, a on tak czy inaczej je straci, bo on w tym momencie jest gdzieś tutaj i jestem prawie pewny, że... Czy... Co, już jest tak szybko? LOL, to moja wina. Szczerze nie spodziewałem się, że zaraz tak szybko będzie, ale tak stracił wystarczająco ilość creepu, żeby mógł powiedzieć, że to jest miarę worth. Tylko szkoda, że nie mam drugiej książki. Druga książka mi się dużo bardziej przydała niż buty. Nie, tylko nie od Yasuo. Typie, tylko nie... Zabij ją. Nie od Yasuo. Daj mi właśnie Reda. Thank you. To będzie trudny lane teraz. Jak gość dostał Reda i dostał killa za nic, no to będzie ciekawy. Muszę czekać po prostu, aż mije ten red buff i będę miał proto belta wtedy wybijać. You try to say something, jako? Yes, you suck. Ja podpuszczam ich, bo ogólnie pisaliście, żebym podpuszczał. Taki, żeby się śmiesznie czyta. No i ja się oczywiście z tym zgadzam. Więc piszę sobie tak po prostu, żeby oni jakoś... Czemu ja nie mam tutaj tego włączonego, znaczy wyłączonego smartcasta? You give to him first blood. Cool. A ty się wywaliłeś od gościa. Uuu, ale damage, nice. Echo jest potężny. Jak się Echo umie grać, ja nie umiem grać.
To Echo potrafi wygrać wszystko. Wiecie, kiedy ostatnio grałem Echo? Tak, żeby grać jakby normalnie. To naprawdę dawno grałem. Chyba z rok temu. Bo ogólnie, ja gram tam naprawdę 4 czempionami, jeżeli chodzi o rankedy. Renekton, Fiora, Lee Sin i Nidalee. Czy go zabijemy? Powinniśmy chyba. Tutaj jest Control Ward, więc zobaczymy, jak on zagra. O ty ciul. Gdzie jest mój team? Czemu je? Kurde, gościu, ile on ma? 20% kryta? Przywalił mi 3 razy skryta pod rząd. No cóż, nie polecam grać od razu rankedów, jak się wstaje. Nawet jeżeli to jest niższy poziom, bo bycie grali tak jak ja w tym meczu na początku. Tak czy inaczej, jestem pewny prawie, że to wygramy. No bo ten poziom jakby nie jest na tyle wystarczający, żeby oni mogli mnie jakoś po prostu umysłowo ograć, o ile mogę to powiedzieć. Patrzcie, co oni robią, oni się tańczą po prostu za nic. Jeżeli ten Darius byłby mądry z tym Gragasem, to już by się wbili w nich i ich zabili. A ja już biegnę. Ty spalisz? Spalisz się. Jeszcze triple kill dla mnie. Widzicie, co oni zrobili? Oni po prostu... Nie wiem, dlaczego oni próbowali się bić. I ja przez to wracam do gry. Dlatego mówiłem, że oni nie są w stanie ograć mnie tak jakby umysłowo. Bo ja po prostu wiem, jak ta gra działa. Przynajmniej więcej wiem, jak ta gra działa. Oprócz tego, że mi Yasuo przywalił 3 razy kryt pod rząd, 20% kryta. Ale niech będzie. I ogólnie... No wracamy do gry po tej akcji. Tyle. Ogólnie fajnie by to moje Q, jak się już tak rzuci, jak wraca, fajnie byś nakładał pasywkę. Potem trzeba jeszcze jeden autoatak dać. Jak się da jeszcze jeden autoatak. Czy ja chcę coś na bota? Ile mam golda? Ile potrzebuję w sensie do tego? Do Hextech jeszcze troszkę potrzebuję. Pink Ward. Znaczy Control Ward. Ja mówię na to Pink Ward. Jakoś się tak lepiej mówi, jak się przyjęło. Ty, typie, mogę to? Kanaj. Nope. To ja sobie wezmę. Jeżeli nie ma smite'a, a ma smite'a. No dobra, za wcześnie. Znaczy, trochę głupio wybiłem. I'm level 4. Super, a ja mam 3-2. Tak samo tak powiedzieć z dupy. Mam 4, byłem 3-2. Wiecie co, zostanę. Zostanę jeszcze 200 golda, spuszczę tego wave'a na jału. Golda na protobelta. Protobelt naprawdę dużego power spike'a daje jako. Tylko nie da cię trafić i będzie dobrze. No, ja ci dużo na ganku nie zrobię. Mam golda. Nie mam za bardzo golda. Chciałbym sobie wziąć jakiegoś tego. Przynajmniej jednego kraga, bo dobra. Dwa wezmę i uciekam. Oj typie, jak się wywalisz, to nie będzie za ciekawe. Nie wiem, podejdę, ale ja nie mam many. I ty mówisz, gościu, że ja przegrałem linię. Just don't come mid lane. Thank you. Bo gościu wywali się 3 razy, nie, dwa albo 3 razy za nic. Czekaj, poproszę troszkę muzykę. Wydaje, że jest troszeczkę za głośno. 4-2-1-3-2-1. No, ja słowo wracam do gry. Przez tego Gragasa, który się wywalił 2 razy od niego, albo 3. 2 albo 3. Chcemy na botę jakoś zejść i zabić. Spinguje, że z SS, bo nie wiem, gdzie ja słowo. Chyba się wycofał po prostu. Fu Echo, you're zero. If me and Darius don't help you, you won't do anything. Dokładnie. Szczególnie, że zabiłem sam praktycznie Yasuo. Na tamtej akcji oni są po prostu głupi i walczyli sobie z Dariusem. Ale co ja tam wiem, stary? Free kill. Yasuo tam jest. I to na jakim low? Podoba mi się to. O kurde. Ale mam Caitlyn. Chyba. Zginiecie, nie zginiecie. Co? Ja jestem bez mózgiem zarąbanym. Ja mam jeszcze Ignite'a.
Ja pierdziele, ja chciałem ogre. Ja nie umiem grać jako, czemu go piknąłem? Oj, 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 oj. Miałem protobelta na dwójce. Nie kliknąłem protobelta, nie kliknąłem ignite'a. O co chodzi? Pingujmy więcej. A nie, ale jestem naprawdę słaby. Nie wiem, czy ma to piknąłem. Nie umiem grać. A przynajmniej jest śmiesznie, możecie się pośmiać, jakim rakiem jestem. Oh, to ta gra to nie ma, to nie jest moja najlepsza gra w moim życiu. No ale cóż. Jestem głupi, czemu ja miałem protobelta na dwójce? Ja nigdy nie mam użytkowego itemku. Br eko, spierdalaj od farmy. Nie. Dobra, teraz liczby. Ogólnie nie wiem, dlaczego miałem protobelta na dwójce i dlaczego tak głupio zagrałem aż na plecach tego. Ale on zrobi 1 na 2 bez żadnego problemu. Ja suostrzec, uważajcie na tym młodzie. O, oni to zauważyli. Jakby tak flash na niego jeszcze zabił. Zrobisz double killer Q i ereczki. Dawaj, ereczki. Czyścisz, stary. Czyścisz, ereczka. Dobrze. Echo jest straszny, znaczy Echo i Darius są strasznie mocni 1 na 2. Widuję mojego suo. Bardzo mi się to podoba. A potem, wiecie co, nie. Powiem tak szczerze ogólnie. Ktoś z widu... Po prostu ktoś się zgubi i nie umie wycofać? No dobra, druga runda, teraz to robimy. A, bo się wywalamy. Lol. No postrzelaj mnie z tych autoataczków, typie, ale to długo trzyma. Ratujemy i dupa, a ta stoi. Oj, gra gasik. 0-3-3, 12 CS. Ja sobie wezmę CS, bo mogę. Spingujcie mnie, tak, tak. Dokładnie. Dobra. Bacowny po prostu do bazy, bym sobie Shina. A, zrobi golemy. Nie zrobi tego, bo ogólnie golem ma taką pasywkę, że jeżeli nie zadacie, nie uderzycie go skillem jakimś AP. Przepraszam. No, sorry. Jeżeli nie uderzycie go jakimś skillem, po prostu... Chyba to jest AP, albo Yasuo, znaczy ten... Lee Sin nawet Q może. Ale Jhin na przykład jak uderzy W, to się to nie zalicza. Po prostu jakieś skille wywołują coś takiego, że bijecie w niego więcej, niż jakbyście po prostu z auto-atakowali. Chyba, że to Macheta tak robi. Aczkolwiek nie, bo jak gram Nidalką, bije z auto-ataczków na Nidalce, nie na kocie, to też właśnie tak mało bije. Uuu, trzy na topie. No tym razem możesz się wywalić, stary. Aczkolwiek, jak to zagrasz dobrze, to jesteś w stanie ich zabić. Skubany. Skubany champion. Bardzo trudny, muszę powiedzieć. Jeden z trudniejszych championów, jakie spotkałem w swoim życiu. Za chwilę się pojawi. Dobra. Echo ma fajny damage z tym protobeltem. No po prostu Darius. Darius niszczy każdego, jeżeli umie grać. Ten miał fakt, że to jest moja najgorsza gra w moim życiu. Naprawdę, to jest jedna z najgorszych moich gier w życiu. Nie wiem, czemu w ogóle użyłem tego, bo... Ale muszę zabić tego Yasuo w jakiś fajny sposób i wrócimy do tej gry. W sensie wrócimy jakby stylowo, bo... No na razie zero stylu w tej grze, ogólnie chciałem przepuszczować to jakoś. Gram to po prostu jak typowy Silver. Silver chyba to jest 2 albo 3 teraz. Nie widzę, w której jestem, więc to nie jest jakiś najniższy poziom, ale ludzie tak czy inaczej za bardzo tutaj nie umieją grać, więc no patrzę na tego Gragasa. Co mogę więcej im powiedzieć? Na sobie E z mojej strony, znaczy W. Aha. Spoko. No nie będę nawet używał tego. Mam E, a czy nie mam energii na E? A dobra, mamy go. Ładnie. Ładnie przybejtowałem. Really? Przypomina się taka osoba z mojego gimnazjum. Zawsze mówię, really? Really, Paweł? I śmiałem zawsze z tego. Nie, że really, w sensie... Tylko właśnie tak skracał i tak mówił. Jak dziwnie to brzmiało. Śmiałem zawsze z tego. Ale mam strasznie słabe CS-y. Ogólnie wszystko mam strasznie słabe, aczkolwiek nie na statów jakichś słabych nie mam. To jest głupie, że się z nim bije.
XD. To fajne eko, znaczy fajny szako, polecam typa. Nie, troszeczkę many potrzebuje. Nie, dobra. Jakby on we mnie wbił, to byłby w stanie mnie teraz zabić, ale on po prostu wycofał. Dobra, ma 2100 golda, czyli strasznie dużo. Ja będę miał liczbę na dużo, naprawdę będę w stanie dużo zrobić. Ale najpierw muszę mieć tego liczbę na po prostu. Bo to, to... Dobra. 6-2-2, 6-5-1, ja słyszę, nie ma Infinity, więc jest dobrze. Fajne trapy. Znaczy ogólnie grać jak jeden zawsze stawiać tutaj, tutaj i tutaj. Ewentualnie tutaj, jak macie już tak wymaksowane W. Bo na Katie możecie albo maksować W, czyli wasze trapki, albo możecie maksować... O, Jinx pinguje, bo na pewno to była jego wina. Albo możecie maksować Q. Dobra, jak oni będą pushować, a to robią, to zostanie ich zabić. Chyba. Chyba, że się wywalę znowu. Dobra, mam ich chyba. Ładnie. Nie nałożyłem stacka, ale mam ich. Ładnie, nawet ich poklikałem. W sensie uniknąłem ich E, potem dałem po prostu protobelta, żeby doskoczyć, ona flashnęła i poleciałem zaraz za nią. Co było w miarę spoko. Dobra, jakoś wracam ostro do tej gry. Nie, ziomek, ja sobie popuszuję. Wiesz co, ja sobie popuszuję. Przykro mi, ale ja sobie popuszuję. O. Agresywny ten. I autoatak. No eko, po prostu eko, to jest taki głupi champion. Team ma 1-3-2 i próbuje ze mną walczyć, a ja po prostu demu. No, to naprawdę nałożyłem czystak i się złożył. I'm tired of this. I'm tired. Jestem zmęczony. No dawajcie, chłopaki. Jestem gotowy. Stan się, czy mogę zone-shotować. Szczerze, troszkę się obawiam, że nie. No, szkoda, że to moje Q, co wracało, nie sięgnęło. I tak byłem martwy. Mogę niby jakoś próbować fleszować w dół. Ale tak czy inaczej by Yasuo ze mną skoczył, to mi się wydaje. Bo miało jeszcze creepy. No cóż, wywaliłem się, oni wzięli killa, więc nie jest aż tak leby mogło być. Nie no, po prostu master, który gra na poziomie jakichś silverów. To jest troszkę smutne, że w tym meczu tak sobie gram, ale... No w innych meczach tak nie gram. Dobra, Morello czy Rabadon? Rabadon, bo trzeba mieć dużo AP. I was the only lane doing good. On tylko zgraga z Fediu. No i taka jest prawda. Gościu oddał mu 2 kile na linii. Nic nie mogę zrobić. Ty, ja mi weźmiesz mojego buffa, to coś zrobię. Nie żartuję. Ona się wywali na grobie. Patrzcie. Dam. Dobra, nie wywali się. Ma już dosyć sporo damage'u. No, nie wywali się. Chyba cię główka boli, dziewczynko. Lol, prawie tego nie wziąłem. Patrz. Ja to zrobię, ja tego nie zrobię. Ona już wie. Oj, oj. O ty gnoju, co? Farma za wilki? Nie szanuję. Patrz, ona robi te, ona robi wright. To są moje wrighty, typie. Dzień dobry. Nawet nie musiałem tego uderzyć. O, biedny typiasz. Oczywiście ja sobie tak śmieję się po prostu. Normalnie bym tego nigdy nie zrobił na rankedzie, ale... Ale to jest silver i mogę sobie na to pozwolić. O ty ciulu. 3, 2, 1. Omijam pułapkę. Doskakujemy i ją zabijamy. Autoatak. Przebiegamy za nią, żeby moje wracające Q ją trafiło i tyle. Dobra, 11, 3, 2. Jest spoko. Ale co, poszedł sobie w dżunglę? No cóż. A ty masz 0-4-0 na Gragasie. Tak samo bardzo interesujące.
A są 3 levele do przodu. 3 levele do przodu. W 20 minucie jest pogrom po prostu. Jak on dalej będzie przodu, jestem w stanie go zabić. Albo nie jest. O typie, puść mnie. O, mi przypierdzieli sereczki. Albo nie. Nie chcę jakby z nim walczyć, bo on, może po prostu ARK i mi przypierdzielić, czego ja bym chciał uniknąć. Jinx, are you idiot? I solo bot. Morgana Jinx start taking jungler and she thinks she is jungler. No you report. No you trolls report. Uśmiechnięta buźka. Fajny jest ten chat. Ja mam szczerze, jak gram w tym masterze, to jak na przykład mam taki mecz, że przegrywamy i gościu w sensie pisze na przykład x9 tego i tam nie wiem, jakoś normalnie obraża, tutaj kurde jest tak śmiesznie po prostu. To się, no całkiem inaczej piszą i to się mi przynajmniej wydaje dużo śmieszniejsze niż na tym wyższym poziomie. Dobra, ogólnie chciałem kogoś tutaj spotkać. Czy mi się to uda? Mam nadzieję. Siema, Jasuo. Owo, Jasuo. Ale się... Jakby ktoś się pytał, to były drzwi. To tak strzeliło. Triple killu. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Ho, ho! 1000! Uderzyłem 1000 w 20 minucie. Co to jest za champion? Jak to jest w ogóle zbalansowane? O ty gdziu. Nie, ile mi uder... A dobra, on już ma ten. Agresywny Shaco. No to moja wina, nie przewidziałem tego. Ale no... No nie powiem. On im przywalił. No po prostu ten... autoataczek i ten, i smite, i no 500 HP mi po prostu znikło w pół sekundy. Sprzedam to, kupię Rabadonka i teraz mogę zabijać. Yasuo wraca do gry powoli. Tak czy inaczej, ja Yasuo będę w stanie złoshotować. Fucking report this Jinx. You are 1-5. You have... Coś chcesz. Can you stop talking? Ale i reporta zajebie. Fucking troll. Mówi gościu 1-5-4 do typa 2-2-0, który ma 150 creepów. Przy czym ja jej wziąłem jakieś 20. Eko, nie widzisz, że ta Jinx jest... Że ta Jinx jest zjebana? Nie widzę. Wiesz, że masz jakiś problem. Uhu! Chodź tu, typie. O ty gnoju. Pyk. No też się tak nie spodziewałem. Pyk. 800. Pyk. Zbalansowane eko. O lol, tutaj pobiegł. Nie wydawałem. Znaczy, myślałem, że gdzieś indziej pobiegnie. O ty. No like this. Mnie się nie ten. Mnie się. Znaczy, na mnie się nie pluje. Dziękuję bardzo. Blue buffa też przygarnę jak jest. Dziękuję bardzo. Przydatny dżungler, muszę powiedzieć, siema. Pyk. 1200. Aż 1100. Ale żywy jest głupi. Lol. Mam niecałe 400 AP. Jestem w stanie 1000 uderzyć. To co ja będę robił mając 700 AP? What the fuck? Nawet ja gram jak drewno w Irl, jestem w stanie zrobić taki damage, co to ma być? Lol. No to w ogóle nie jest zbalansowane. Skuban. Patrzcie na ten przelicznik, to jest prawie... To jest jakieś 80% damage'u z mojego AP. Połączę sobie to z E, Q i autoatakiem z Lichbane'em. Co to jest? Ile tu się matematyki dzieje? Idę tam, typie. Który ma jakieś problemy umysłowe, ale idę. No fajne, jak fajny.
450 na jakimś cofającym tym. Ała, to boli. Nie no, ładnie mi uderzyło. To tak naprawdę ładnie mi uderzyło, nie spodziewałem się szczerze. Co wy robicie, ziomki? Powiem tak. Właśnie on shotuje Caitlyn, albo nie. Gońcie mnie, gońcie mnie. Dobrze, dobrze. Podoba mi się to. Co za champion? Erka, erka, erka. Ucieczko. Ku. Movement speed. Je, robimy to. Dobrze. Nice. 21-4-3, to mi się podoba. Dobra, Void Staff. I lecimy, idę chyba skończyć. Bo ogólnie pobawiliśmy się trochę. Spasowałoby to skończyć, bo... No po co mamy się męczyć, bo dostaniemy darmowe LP i lecimy nexta. 21-4-4. Chyba z, jak miałem na początku 1-2. No fajny champion, bardzo rekompensuje waszą sobą grę w early. Ciekawe ilu uderzy. Nawet się nie pokazało, lol. Tysiąc. Tysiąc jednego E połączonego z Lichbane'em. Nie wiem co to jest za champion. Co to było? Trochę się zginąłem tam. Martw. No cóż, ale przynajmniej zabiłem dwóch. Dobra, zgrupujmy się po prostu, bo no Yasuo jest coraz mocniejszy, a ja naprawdę jestem w stanie zmuszotować jedną osobę, no chyba, że jakoś dobrze Erką zagram. Ale zobaczymy. Nice ADC player troll. Idę pod zonie po prostu. Zbuduję sobie zonie i będę w stanie po prostu przeżyć trochę więcej. W sensie wywalę całe combo, kliknę zonie i będę załamaniał całe combo. No Caitlyn muszę zabić. Caitlyn i Yasuo najbardziej bolą. Pusta Morgana nie jest aż taka zła. I can't normal farm. Jak ty miałeś 13 zasób w 9 minucie, no to... Cóż, panie Garen. A mamy też tego, Draven, który jest bardzo mocny. Ja i Draven sobie w stanie naprawdę wykarować. Co to było? Lol. A, to był klon, tylko tak dużo mu uderzył. I tego Shakosa, stary. Ten Yasuo, kurde, jak kosi teraz. No nie fajnie, muszę powiedzieć. Lol. Dobra, ogran. Dobra, najsik, o to chodziło. No, bram wstaje za sekundę, więc nie wiem po co pingujesz. Dobra, weźmy po prostu ten inhibitor. Jak się jakoś Caitlyn pojawi i będę w stanie jakoś w nią bić, to... No to będzie po prostu martwa. Pół sekundy. A chyba się nie pokazuje. O, strzeli mi serki. Mojego shielda. Ten Braum, jak go tłuczę. Mogłem niby na bota zrotatować. Ale bym poszedł na bota i się wywalił, to byśmy stracili... Co to jest za TP? Tośmy na Shoro stracili. Typie, jesteś głupi. Dlaczego on tak zagrał? Nie ogarniam. Braum soluje kurna Garena. Co to ma być? Lol. Nashor, halo. Darmowy Nashor. Braum nawet jak przyjdzie, jesteśmy w stanie to zrobić. Halo, ziomki.
Karen, znaczy ten... Gragas sobie robi golemy. Szanuję. A w dwóch zrobimy bez problemu, dobra, gruby idzie. Bo zrobimy bez problemu, bo jeżeli ja bym tankował, to ja bym dwa razy mniej. A jeżeli po prostu mam kogoś do przytankowania jak Braum, to no, patrz jaki damage wchodzi w tego noshora. Wierzę w twojego smite'a, typie. Morgana zarąbała z plamy. Haha. XD. Fajny noshor. Polecam tego smitera. O Boże. Nie wiem, co ten ma w głowie. Ta moja wina. Idę się zmajtować wtedy. Tłumaczmy się lepiej. Czekaj, mogę trochę poczekać. Szczerze nie wiedziałem, że przypierdzielę z mojego EZ 1200. Ale dobra. Znaczy nie wiem, czemu on nie smajtował. Znaczy nie wiem, jak on przegrał na W Morgany, która pewnie tego nawet nie wymaksowała. Ten typiarz już trochę bije. Tam Caitlyn. No już ma fajny item. Zabiłaś tego, dobra. Weźmy topem po prostu. Weźmy darmowy turret. Ot lol. Co ty tu robisz? Jaki szybki. A oni mają w ogóle tego Wind Drake. Dawaj to. Chciałem po prostu w to wbić, bo mam wystarczający damage, żeby to zonshotować. Po prostu wbijmy to, wbijmy w to. Nie, dobra, już jest SSW. Ten Darius, kurde, powinien... Gościu ma 217 armora i się boi dwóch. Jakby uderzył ją turetu. Troszkę mech. Nie, kliknąłem w zonie. Ale niestety, Yasuo sobie robi kwadrę. Nie, się wywalił. My nie mamy ADK-ry w tej grze. 27-6-5, ale naprawdę... Yasuo... O, mając takie itemy, czyli już full build, jak się teraz cofnie. No, nie wygramy. No i mamy ADK-ry, nie wiem, co ten gościu robił. Był na bocie, natomiast szybko i na to, bo on sobie całą dżunglę wyczyścił chyba. QR0. Pizdo jebany. I solo for need farm. To fajnie. A może byś i tak uderzyła, co? Bo oni tankują właśnie turret, który zabije tego Garena. Ty typie. You are Kai's, my kid and farm. I need item now, carry. Potrzebujesz carry, żeby zostać wykierowany przeze mnie. Jestem... Widzieliście to? W ziemi jestem, XD. Fajne eko. Kurna, zamieniłem się w Rek'Sai. Ciekawe jest, czy przeciwnicy też mnie tak widzą. Czy po prostu ja mam takiego buga, bo szczerze, jeżeli ja tak mam tylko, to to bardziej przeszkadza niż pomaga. Bo po prostu w tych fightach tak jakby... Ja bym grał tak i w tej fightach bym był, to na przykład mógłbym siebie zgubić. Jakby jakaś wielka postać stanęła koło mnie. Szako na bocie. No po prostu weźmy tego mida. O, to cool. Szkoda. Ale bez flash. Ile? Jak się typ healnął. Ale dobra, mamy go. Dwa razy za 1000 dostał gościu z E. Jinx, defuj bot. To co ci się udaje najlepiej. Idziesz po prostu sobie na jakieś solo lane i bierz CS. Nie ma masu, czy jesteśmy w stanie to skończyć, mam nadzieję. A. Fajna Jinx. Nie mogę klitać erki.
Ciąki, halo. Masz TP. Właśnie on nam skończy grę. Zrymowałem. Najgorsze jest to, że po prostu nie możemy zgrupować. Jak już zgrupujemy, to się to po prostu idzie sobie taki szako na bota i kończy grę. No daliśmy inhibitor Zainz. O, fajne TP. Polecam tego zawodnika. Po co to pać wcześniej? W ogóle nie wiem, jak Zainz się wywaliła na szako 4-13, ale co ja tam wiem. No staje za 10 sekund. Po co je teraz zawać? Idźcie, no to pojawia się turret. O, i właśnie takie myślenie w silverze jest głupie. Po co cofnąć? Strasznie mi inhibitor Zainza, naprawdę. Musimy się martwić jakimś minionem. Bez Jinx. Kościu, masz 0.8.11 Braumem. Jak jest 54 kile. O co chodzi? Jak już nie... Jak coś wam nie wychodzi, to nie odzywajcie po prostu. Dajcie mi blue. XD. To jest właśnie głupie. Gościu nie jest w stanie mi oddać blue buffa, jak jestem eko. Fuck off. To chyba ty chcesz przegrać, kolego, tą grę. Jakbym grał poza... Jakbym nie nagrywał tego, to bym po prostu... przegrał temu typowi grę. Bo jest irytujący. Ja na spokojnie mogę sobie pewnie nextie wygrać, czy coś. Ale przegrał po prostu temu typowi grę. Naprawdę jest irytujący. Lol, właśnie zonshotowałem to. Ale nie, martwy. Nie ma teamu po prostu. Braum jedyny przyszedł, a Jinx sobie odpuszowywuje bota. Oni są w stanie się teraz wywalić. No ale cóż, aczkolwiek jakby to była Jinx, to ten, to byśmy stracili już bazę. Ale... nie wiem po co walczymy 4 na 5. Wywalczcie już 3 na 4. No nie mamy dżunglera tak naprawdę. U nich Yasuo spije strasznie, po prostu ten Shaco jest jakiś użyteczny. A teraz jest totalnym zerem. No solo echo idiot. Tak, moja wina, oczywiście. Zważając na to, że byłaś w całych zero teamfightach, to tak, to moja wina. I co tam muszę dalej? Gościu będzie miał full build, ciągle będzie sobie bił creepki. 38 minuta, ciągle bije CS. Aha, no to fajnie. Może na Shora zrobimy, co? W tym momencie, jak oni zrobili Eldera. Nie? Dobra. Eko idiot. 38.5, gościu 0.8.11 Braumem gada. Ja pierniczę, co to jest za serwer? Dobra, nie, to są jednak Silver, więc... ale podejść tym Dariusem, żebym więcej bił w to. Typie. Jest jedyną osobą myślącą poza mną w tym teamie, tam mi się wydaje. Więc użyj tego mózgu i podejść do tego. Jinx chyba martwa. A jednak nie. Bo ogólnie szaka przekać przez ścianę, ale w ostatnich sekundach cofnęliśmy. Back. Yasuo shot caller w enemy. Szanuję. Przedkole to jest taka osoba, która mówi co robić, jakby ktoś nie wiedział. Chodźmy botem po prostu. Tylko ja coś shotkaluję teraz i osoby powinny siebie posłuchać. Ja jestem mądrzejszy, ale no w silverze niestety nie wygląda to tak, że osoby są w stanie ciebie posłuchać. Bo oni idą midem, mamy wzięty inhibitor na midzie, oni idą midem. Po prostu. No i to jest właśnie głupota. Coś zrobiliście, wzięliście objective, ciągle idziecie midem. I oni teraz idą midem, i puszujemy. Mogliśmy iść botem, oni musieli zejść na bota. Ale i nas teraz puszują. Mając Eldera. Shaco jest na topie. Więc możemy coś chyba engage'ować, co nie? To mi przydałoby się. Albo zabić Echo na topie. Może być opcja. Dobra, nie wiem. Ona cofa, ale ona się prawdopodobnie go wywali, więc będę tak jakby w pogotowiu. O kurde, trafił.
O lol, ale siada damage ode mnie. Dawajcie ziomki. Zabijmy ich. Brawo Jinx, flankujesz, wywalisz się, ale flankujesz, a jedna się nie wywali, bo ci pomogę, kończmy grę. A, brawo. Gdyby, wiecie co, gdybym poszedł lepiej, gdyby moja R-ka była w miejscu, gdzie ten Darius się bił, tym zrobił pętę z samej R-ki. Dobra, może nie, ale zajebym prawdopodobnie wszystkie oprócz Garena i Morgan. Zrobimy na pewno double killa i im zostało tak, nie wiem, po pół HP, bo patrzcie. Ja z mojej R-ki mogę przewalić za 1500. 1500, czyli może tu jest Caitlyn. Plus potem jeszcze mam dużo tych, dużo skilli. Zadań damage na przykład moje E, połączone z liczbami na moje Q i tak dalej. Uderzcie to. Kończmy giereczkę to on. Dobra, GGWP. Mam nadzieję, że się podobało, że widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Bądź na streamku. Cześć.